Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Moimi gośćmi są dzisiaj prezydent Andrzej Nowakowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy, widzów, czytelników. Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam wszystkich. I Piotr Kubera, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. A porozmawiamy dzisiaj o remoncie stadionu Wisły Płock. Przypomnijmy, taka króciutka historia. Władze Płocka zdecydowały o unieważnieniu przetargu na remont stadionu imienia Kazimierza Górskiego w Płocku, w którym do przetargu jedyną ofertę złożyła firma Mirbud na kwotę około 167 milionów złotych. Oferent odwołał się od tej decyzji do KIO, a ta 4 października bieżącego roku odrzuciła argumentację władz miasta. Przypomnijmy, że w ofercie Mirbudu ratusz stwierdził 19 niezgodności z programem funkcjonalno-użytkowym. KIO stwierdziła, że oferta Mirbudu spełnia wymogi przetargu. Od tego czasu minęły niemal 3 tygodnie. Jak usłyszeliśmy w Urzędzie Miasta, nadal czekają na pisemne uzasadnienie wyroku KIO. Nie wiemy, jak sytuacja na dzisiaj, ale decyzja o ewentualnym podpisaniu umowy z Mirbudem zostanie podjęta właśnie po zapoznaniu się z tym uzasadnieniem. Tymczasem zaczęły pojawiać się głosy o celowym opóźnianiu realizacji tej inwestycji, a kibice nawet zaczęli pisać wiersze do pana prezydenta. Panie Piotrze, od pana chciałabym zacząć, żeby dać możliwość panu prezydentowi później ustosunkowania się do tego. Jak radni opozycyjni oceniają tę sytuację związaną z realizacją remontu stadionu? Znaczy, ja się trochę nie dziwię miastu, że czeka na uzasadnienie, żeby wiedzieć, jakie argumenty padły w izbie odwoławczej. Natomiast wydaje mi się, że bez względu na to, jak to uzasadnienie będzie wyglądało, miasto nie ma wyjścia. W tej chwili tę umowę musi podpisać. Z jednej strony jest tych rozbieżności sporo, natomiast przypuszczam, że komisja czy izba uznała, że nie są na tyle istotne, żeby nie można na późniejszych etapach postępowania ustalić wspólnego stanowiska i rozwiązania tych problemów. Odrzucenie wyroku izby oznacza proces sądowy prawdopodobnie, który będzie trwał latami, i tego stadionu w Płocku nie doczekamy się przez wiele, wiele długich lat, bo nie sądzę, żeby podczas postępowania sądowego, które nie wiadomo jak się zakończy, miasto zdecydowało się na ogłoszenie kolejnego przetargu. Byłoby to szaleństwo, powiem tyle. Więc dla mnie sprawa jest oczywista, że ta umowa będzie podpisana, natomiast kwestia jest kiedy. Panie Tomaszu, co pan na ten temat? Warto, pani redaktor, szanowni państwo, powiedzieć słuchaczom i wrócić może nawet do poprzedniej kadencji, w której to prezydent Andrzej Nowakowski miał to szczęście, że wszyscy radni, to znaczy 25, bardzo pozytywnie wypowiedziała się w kwestii budowy tego stadionu, niezależnie od szyldu partyjnego. Wszyscy wyraziliśmy aprobatę do tego, żeby miasto wszczęło ten proces, na który, powiedzmy, że kibice czekali wiele lat. Wszyscy wypowiedzieli się, że chętnie widzą tę modernizację, jeżeli chodzi o Płock, jeżeli chodzi o budżet miasta. Ja powiem szczerze, że to oczywiście długopis w tym mieście ma prezydent Andrzej Nowakowski. Ale kibice chcą nawet kupić. Podejmie ryzyko ostateczne, jeżeli chodzi o rozpoczęcie budowy tego stadionu, bo szanowni państwo, musimy wszyscy wiedzieć, że jakie jest ryzyko. Ryzyko jest takie, że nasze miasto naprawdę ma bardzo dobrą kondycję finansową, ma wspaniały budżet. Niemniej jednak umówmy się szczerze, że tego typu inwestycja na poziomie około 170 milionów złotych jest to bardzo duże obciążenie dla miasta i nie tylko dla miasta, natomiast dla wszystkich tych, którzy czują się współodpowiedzialni za to miasto, bo chyba wszyscy sobie wyobrażaliśmy jakby ten proces inwestycyjny w takim wymiarze, po pierwsze budżet miasta i owszem, po drugie również te środki finansowe, które mieliśmy pewnie nadzieję, przynajmniej ja miałem, że mogą się pojawić z zewnątrz. Mam na myśli tu, czy to ministerstwo, czy ten zakład duży nasz petrochemiczny, czy też narzędzia z poziomu samorządu województwa, których dziś nie mamy, bo jeżeli one by faktycznie były, to na pewno te dobre relacje pana prezydenta i samorządu województwa wskazałyby na to, że te pieniądze byśmy uzyskali. Dziś, umówmy się szczerze,
ryzyko jest po stronie prezydenta jako lidera w mieście, trochę też po stronie Rady Miasta, bo my też musimy wiedzieć jedno, jeżeli ten stadion ruszy, no to nie będzie realizowanych wiele inwestycji, na których mieszkańcy czekają 40 lat, na przykład jakiś tam, nie wiem, remont ulicy osiedlowej czy chodnika osiedlowego, no musimy to zrozumieć, że budżet nie jest z gumy. Natomiast kwestia jest taka, że no, sytuacja nie jest prosta w mojej ocenie, jeżeli tego typu inwestycje ma w pełni jakby ponieść miasto. To jest to duże ryzyko, duże wyzwanie przed prezydentem i przed całą Radą Miasta. Trzeba trzymać kciuki, że w pewien sposób no, dalej będziemy tu poruszać się w przestrzeni zrównoważonego rozwoju. To znaczy, że to nie będzie determinanta działania przez najbliższą kadencję, ale również prezydent i Rada będzie dostrzegała wiele tych elementów, które czeka na swoją realizację. Ja powiem szczerze, że zdania nie zmieniam. No, byłem bardzo pozytywnie nastawiony w tamtej kadencji, w tej też jestem. Natomiast realnie, twardo jakby spacerując po mieście, mówiłem jeszcze przed kampanią wyborczą, tak naprawdę w wyborach samorządowych, że mile widziane jednak byłyby te środki zewnętrzne, żeby ten budżet nasz budżet po prostu przetrwał, bo ja na dziś widzę tu ogromne wyzwanie. Prawdopodobnie jestem piąty rok w Radzie Miasta i zapowiada się, że jeszcze cztery będę na pewno. Może być sytuacja, że to będzie najbardziej wymagający proces inwestycyjny w tych ostatnich latach i trzeba powiedzieć jedno, że będzie należało się kierować taką logiką, merytoryką i jednak poszukiwaniem tych źródeł zewnętrznych. Ja tu naprawdę mam nadzieję, że samorząd województwa mazowieckiego i pan marszałek wskóra wejście do tej Polski Wschodniej, do tak zwanego tego typu programu Mazowsza po to, żeby Mazowsze mogło pomóc panu prezydentowi, bo myślę, że pojawi się wiele emocji wśród radnych. Pojawi się wiele emocji wśród mieszkańców, pojawi się też wiele emocji wśród pewnie zarządu miasta. Natomiast fakt faktem, że tu ciężko się nie zgodzić z opinią, którą przedstawił pan Piotr, że umowę i tak trzeba będzie podpisać, więc wielka sprawa od strony merytorycznej, logicznej i finansowej do udźwignięcia dla wszystkich. No, tak to na dziś widzę. Panie prezydencie, czy faktycznie tę umowę trzeba będzie podpisać, bo no, z tego co usłyszeliśmy, mówi się nadal o ewentualnym podpisaniu umowy. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo mocno podkreślić, pani redaktor, że od kilku lat jako prezydent miasta podejmuję bardzo konkretne działania, żeby stadion w Płocku powstał. I na żadnym etapie nie było tutaj zupełnie innych pomysłów, jak tylko konsekwentna realizacja działań, które mają w konsekwencji zaowocować powstaniem, nie remontem, ale właściwie nowego stadionu. Tutaj Piotr Kubera wspomniał poprzednią, nie, to Tomek Kominek wspomniał poprzednią kadencję. Ja mógłbym cofnąć się jeszcze dalej, kilka kadencji wstecz, kiedy dzisiaj radny, a ówczesny wiceprezydent razem z ówczesnym prezydentem już wówczas myśleli o budowie stadionu. Oglądali kilka obiektów, przymierzali się, oczywiście także patrzyli na budżet. Wówczas też trzeba powiedzieć bardzo mocno, że dużym projektem realizowanym przez ówczesny samorząd była budowa hali widowiskowo-sportowej, więc nie było możliwości udźwignięcia, ale perspektywa budowy stadionu gdzieś już wówczas była. Więc ten stadion nie tylko dla piłkarzy, nie tylko dla kibiców, ale tak naprawdę dla mieszkańców Płocka jest czymś ważnym i od wielu lat ta dyskusja się toczyła. Etap dyskusji zamknęliśmy zarówno tej społecznej, jak i na sesji Rady Miasta, kiedy zapadły decyzje o tym, że ten stadion będzie budowany. Mało tego, ten, bym tak powiedział, ostateczna decyzja będzie także na tej sesji Rady Miasta, bo radni muszą zgodzić się jeszcze na zaproponowaną przeze mnie, przez skarbnika miasta, zwiększenie kwoty, która będzie dopiero w pełni umożliwiała podpisanie umowy, bo dzisiaj mamy za mało środków w budżecie. Natomiast jestem przekonany, że po czwartkowej sesji tych środków będzie już, rozmawiamy dzisiaj w środę, więc po czwartkowej sesji tych środków będzie już wystarczająco dużo, tak żeby po spełnieniu ostatnich formalności prezydent, ja, żebym mógł podpisać już umowę z wykonawcą na realizację tego najpierw projektu, a później budowy stadionu. Także z jednej strony dziękuję, bo i zarówno
pan radny Piotr Kubera, jak i Tomek Kominek, też radny, wskazali wiele ważnych aspektów, elementów, na które trzeba w tym momencie zwracać uwagę. Z jednej strony, od strony formalnej, wszystko musi być w porządku. Rzeczywiście, ja miałem poważne wątpliwości, nie tylko ja, ale również eksperci, którzy wskazywali, że te niezgodności mogą przede wszystkim, to jest bardzo istotne i tutaj akurat dlatego czekamy też na uzasadnienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, że te wątpliwości, te rozbieżności między programem funkcjonalno-użytkowym a zaproponowaną koncepcją przez firmę Mirbud mogą w konsekwencji na przykład doprowadzić do wzrostu kosztów późniejszych również, bo będziemy musieli uzgadniać te stanowiska, tak? Dzisiaj my mamy z jednej strony swój program funkcjonalno-użytkowy, z drugiej strony koncepcje Mirbudu, które nie są ścisłe. No, pytanie, jeśli będzie trzeba coś zmieniać, to w tym momencie kto zapłaci za dodatkowe prace na przykład, tak? I stąd te wątpliwości. Jeśli sąd rozstrzygnął je dzisiaj, a tak nie jest Krajowa Izba Odwoławcza, na korzyść Mirbudu, to w tym momencie ja jako prezydent mogę już z większym spokojem taką umowę podpisać. Nie muszę, ja bardzo chcę, bo oczywiście mógłbym, tak jak zresztą to wspomniał pan wiceprezydent, iść w tym momencie do sądu i jeszcze przed sądem udowadniać, że rzeczywiście to ja mam rację. Tylko z jednej strony Krajowa Izba Odwoławcza już jest takim sądem, więc ja dzisiaj czekam jeszcze na uzasadnienie, powinienem się z nim zapoznać przede wszystkim, ażeby podjąć kolejne kroki. Tym krokiem czynionym w międzyczasie jest zwiększenie dofinansowania stadionu, ale tak, żeby ten projekt miał pełne już obłożenie finansowe, żeby umowa mogła być podpisana. Tam są jeszcze drobne inne czynności formalne, które musimy wykonać, zwracając się do firmy przed podpisaniem umowy w kwestiach gwarancji, wadium, jeszcze potwierdzenia różnego rodzaju takich faktów, które już firma deklarowała, ale musimy jeszcze potwierdzić tu przed podpisaniem umowy i wówczas jestem przekonany, że to już kwestia naprawdę najbliższych dni, żeby nie powiedzieć tygodni, ale naprawdę bardzo bliska, nastąpi spotkanie i umówienie terminu podpisania umowy z firmą Mirbud. Ja jestem w tym momencie dobrej myśli. Te wszystkie działania, które podejmowałem, miały przede wszystkim z jednej strony doprowadzić nas do budowy stadionu, z drugiej strony do zabezpieczenia interesu miasta. Pan ówczesny wiceprezydent Piotr Kubera wie, jakie wyzwania były związane chociażby z budową sali widowiskowo, znaczy Orlen Areny, tak? Sali widowiskowo-sportowej, gdzie dzisiaj grają piłkarze ręczni. Także, ja pamiętam, ale pewnie jeszcze lepiej pamięta to ówczesny wiceprezydent, pierwszy przetarg został odwołany. Dopiero drugi przetarg przez mojego poprzednika ogłoszony został podpisany. Zresztą to też pytanie, czy to było dobre, czy niedobre, bo okazało się, że kwota w tym drugim przetargu była dużo wyższa niż w pierwszym i miasto musiało szukać dodatkowych środków. Nie chwaląc się, wówczas także jako poseł doprowadziłem do sytuacji, w której Ministerstwo Sportu dołożyło 10 milionów, czyli 1/10 do budowy właśnie tej hali widowiskowo-sportowej, która także była bardzo wówczas ważnym projektem tak naprawdę nie tylko sportowym, ale społecznym, dla mieszkańców miasta. Dzisiaj w tej hali sportowej, chociaż no, niektórzy narzekają, brakuje czwartej trybuny, ale nie tylko są widowiska sportowe, nie tylko grają nafciarze, ale także widowiska muzyczne, koncerty, czy różnego rodzaju targi. To trzeba docenić. Rzeczywiście Płock dzisiaj może być dumny, że ma taką halę widowiskowo-sportową. Jestem przekonany, że za kilka lat tak samo będziemy mówili o stadionie. Ale żeby cały proces dopiąć do końca, musimy być uważni na każdym jego etapie. Kto wie, może właśnie na tym etapie przygotowania najbardziej, po to, żeby później nie było różnego rodzaju wątpliwości ani zarzutów, że czegoś brakuje, coś mogłoby być inaczej, że warto byłoby coś zrobić lepiej. Dlatego ja dzisiaj jestem dobrej myśli, dlatego właśnie na najbliższej sesji Rady Miasta ta prośba do radnych, ażeby zwiększyć poziom finansowania na tę inwestycję o brakujące kilkadziesiąt milionów złotych. Natomiast tutaj chcę też, zgadzając się najpierw z wiceprezydentem ówczesnym Piotrem Kuberą, a dzisiaj z przewodniczącym Tomkiem Komikiem, powiedzieć tak, musimy mieć tego świadomość, że tak jak kilka lat temu hala, która kosztowała 100 milionów, to dzisiaj stadion 160, porównywalne, bo ta kwestia inflacji to i projekty, i przedsięwzięcia, i koszty pewnie dla miasta, ale jednak oznacza, że część takich projektów mniejszych, typu remonty ulic, chodników, budowę jeszcze dodatkowych, nie wiem, dróg rowerowych, niestety trzeba będzie odłożyć w przyszłość, bo oto będziemy realizować jeden ważny, oczekiwany społecznie duży projekt. I tutaj dziękuję
dziękuję za ten głos i za to zrozumienie, bo tak rzeczywiście będzie. No, ja oczywiście, to też za to dziękuję. Do tej pory zwracałem się i będę szukał środków zewnętrznych. Właśnie zdążyłem podpisać kolejne pismo do PKN Orlen, zwracające uwagę, że bardzo cieszę się z jednej strony z zaangażowania PKN nie tylko w sponsorowanie Roberta Kubicy, ale także w wejście w futbol polski, no bo PKN stał się sponsorem Ekstraklasy. Jeśli tak, no to trochę wstydem byłoby, że Orlen sponsoruje Ekstraklasę, a z drugiej strony drużyna z miasta, które jest związane tak mocno z Orlenem, czyli z Płocka, ekstraklasowa drużyna, gra na stadionie z lat 70. XX wieku, pamiętających czasy dawno i słusznie chyba już minione Edwarda Gierka. Więc w tym momencie zróbmy wszyscy wszystko, ażeby za kilka lat być dumnymi nie tylko z tego, jak gra dzisiaj Wisła Płock, jak grają nafciarze, ale także z tego, w jakich warunkach możemy to widowisko sportowe oglądać. Jestem przekonany, że jest to możliwe. Tak jak powiem, ja pokazałem, że jako poseł byłem otwarty i gotów współpracować i lobbować na rzecz miasta, pozyskiwać środki na budowę hali widowiskowo-sportowej. Tak samo liczę dzisiaj na wsparcie i parlamentarzystów, ale nie tylko parlamentarzystów, no bo jeśli pan prezes Obajtek z PKN Orlen z takim zrozumieniem i otwartością podchodzi do sportów, zarówno tych motorowych, jak i właśnie piłki nożnej, no to być może warto. Ja jestem na takie spotkanie otwarte, już rozmawialiśmy raz, mam nadzieję, że teraz już kiedy kurz wyborczy opadnie, będzie łatwiej rozmawiać merytorycznie o kolejnych wyzwaniach, które stoją przed miastem i przed PKN-em. I tak jesteśmy na siebie skazani. Wiele płaszczyzn współpracy na tą sprawę jest wymuszonych. Tutaj jest pewna dobrowolność. Może PKN? Nie musi. Ale nie robi tego dla prezydenta miasta. Jeśli zrobi to, to zrobi to dla mieszkańców. Zrobi dla płotczan, którzy rzeczywiście tego stadionu oczekują, co jest wyrażone wolą przede wszystkim radnych, nie tylko poprzedniej kadencji tej, ale także i wielu wcześniejszych kadencji, kiedy jeszcze rządził nie prezydent Nowakowski, tylko prezydent Milewski ówczesny. Ja zawsze podziwiam retorykę pana prezydenta, muszę przyznać, aż zasłuchałam się troszkę. Z drugiej strony powiem tutaj słuchaczom, nagrywamy faktycznie w środę, w dniu, kiedy pan prezydent obchodzi swoje urodziny, więc bałam się przerywać troszkę prezent ode mnie, ale tym samym kończymy pierwszą część spotkania. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witamy się po przerwie. Szybciutko przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pan Andrzej Nowakowski. Witam serdecznie. Tomasz Kominek. Witam ponownie. I Piotr Kubera. Dzień dobry. I jeszcze kontynuujemy temat budowy stadionu. Panie prezydencie, powiedział pan, że do Orlenu jeszcze raz zwraca się pan konsekwentnie. Tak, z taką prośbą o dofinansowanie tej ważnej inwestycji. A co jeśli nie Orlen? Czy gdzieś jeszcze szukamy środków? Tutaj już troszeczkę wspomniał pan radny Tomasz Kominek. Oczywiście poza Orlenem pozostaje jeszcze ministerstwo, natomiast wiemy, że ministerstwo szybciej dokłada do różnego rodzaju sportu powszechnego, czyli takich mniejszych boisk i nigdy się nie mówi nigdy, tak? Że zawsze to jest możliwe. Skuteczni posłowie z Radomia pokazali, że można zburzyć lotnisko i budować następne, więc dlaczego nie my stadion, tak? W tym momencie, który potrzebujemy, żeby na miejscu starego już rzeczywiście dosyć zużytego obiektu powstał nowoczesny. Więc tutaj także pozostaje jeszcze furtka otwarta. No i tak kusząca bardzo, bo jeśli rzeczywiście będziemy z racji podziału statystycznego Mazowsza mogli w nowej perspektywie unijnej sięgnąć także na obiekty sportowe, bo warto wspomnieć, że właśnie w tej wcześniejszej perspektywie unijnej Polska Wschodnia mogła i stadion w Białymstoku jest tego najlepszym przykładem sięgać po środki unijne, no to być może także i my będziemy mogli w ten projekt wówczas zaangażować środki zewnętrzne, środki unijne. Jest to także możliwe, no pewnie trudniej byłoby do środków wojewódzkich, natomiast na dzisiaj kondycja samorządu województwa finansowa jest bardzo dobra, nie wiem jak będzie w przyszłości, natomiast takich dużych środków raczej samorząd województwa na infrastrukturę sportową
nie przeznacza. Ja dziękuję tutaj za każde tak naprawdę kilkaset tysięcy złotych, które są inwestowane w boiska takie mniejsze osiedlowe, które także w Płocku cały czas po już erze orlików realizujemy, więc środków zewnętrznych będę szukał tam, gdzie to tylko będzie możliwe, mając świadomość przede wszystkim, że jeśli zdobędziemy te środki zewnętrzne, to tak naprawdę będziemy mogli realizować cały szereg innych inwestycji, z których niestety dzisiaj, a może raczej, które dzisiaj będziemy musieli przesunąć w pewną przyszłość po budowie stadionu, bo to jest jak gdyby kluczowe. Bo nie rezygnujemy z żadnych inwestycji, natomiast no, jeśli 150 milionów złotych angażujemy w jeden duży projekt, to wiadomo, że tych środków nie zaangażujemy w kilka, kilkanaście mniejszych, które moglibyśmy realizować, tak jak je realizowaliśmy w ostatnich latach. No właśnie, ja tutaj przyznam, że pod artykułami na temat budowy, właściwie budowy od podstaw nowego stadionu, pojawiają się bardzo często komentarze od naszych czytelników, że stadion jest budowany no właściwie dla garstki w porównaniu z całością mieszkańców Płocka, no kibiców. I czy w związku z tym no, nie jest to marnowanie pieniędzy, że za te same pieniądze możemy było zrobić wiele inwestycji w Płocku, być może bardziej nawet potrzebnych. To ja bym poprosił o odpowiedź ówczesnego prezydenta Piotra Kubery, który podjął z prezydentem Mileckim decyzję o budowie hali widowisko-sportowej, czy chociażby amfiteatru, gdzie ważne, duże projekty tak naprawdę realizowane, a część mniejszych niestety musiała być odkładana w przyszłość. Zawsze tak jest. Natomiast myśląc tak, jak pani redaktor zaproponowała, to okazałoby się, że nie mielibyśmy ani hali widowiskowo-sportowej, ani stadionu, ani dworca, ani całego szeregu innych dużych, ważnych projektów, które decydują tak naprawdę o jakości życia w mieście wszystkich mieszkańców. No jednak z dworca przyzna pan, że korzysta dużo więcej osób, a może... No ja bym się nie sprzeczał, czy więcej korzysta i czy Płocczan korzysta. Tak, więc to jest pytanie. Ja sobie zdaję sprawę, że pewnie tylu co zwolenników budowy stadionu jest i przeciwników. Nie każdy sportem się interesuje i piłką nożną. Natomiast przypuszczam, że jak będzie nowy stadion pobudowany, no frekwencja na stadionie zwiększy się, przynajmniej na początku, później zobaczymy. Wiadomo, że do tego dochodzą jeszcze elementy sportowe, tak? Jeżeli będzie dobra gra, przynajmniej na poziomie takim jak dzisiaj. Dzisiaj mamy świetne wyniki, gdzie, no taki jest typ kibica, że jeszcze kilka tygodni temu gotowaliśmy się do spadku, a dzisiaj walczymy o mistrzostwo, tak? Natomiast nowy stadion przyciągnie na pewno nowych ludzi i ja myślę, że każdy ma jakieś oczekiwania w stosunku do miasta, one są przeróżne. Miasto powinno w miarę możliwości realizować każde oczekiwania, i te sportowe, i te kulturalne, i te infrastrukturalne. Każde. Pieniędzy trzeba szukać, gdzie tylko się da. Może to być PKN-OR, mogą to być środki strukturalne. PKN-OR może, ale nie musi, tak jak pan prezydent powiedział. Tak, ja mam trochę takie wrażenie, że miasto z jednej strony wyciąga rękę do PKN-u, a w drugiej trzyma taką maczugę, która jak się należy okazja, to łup w głowę. I powiem szczerze, że te rozmowy na pewno są trudne i zdaję sobie z tego sprawę. Ja osobiście nie byłem radnym w poprzedniej kadencji, ale myślę, że optymalnym rozwiązaniem byłby stadion na 10 tysięcy. Może byłby on, na pewno byłby sporo tańszy, inaczej by wyglądały spotkania przy pełnych trybunach niż przy tam jednej trzeciej czy połowie. Ten stadion będziemy zapełniali przynajmniej, nie wiem czy w ogóle się uda zapełnić 15-tysięczny stadion w sezonie. No 10-tysięczny pewnie kilka razy do roku na takich meczach jak z Legią Lechem pewnie by się udało. No pewnie wątpliwości są co do lokalizacji też, no bo mieszkańcy Wielkiej Płyty no nie będą zbyt zadowoleni, że mają Orlen Arenę i nowy stadion nie, z takimi drogami. Dokładnie. I też można było pomyśleć o wyprowadzeniu stadionu, pobudowaniu stadionu gdzieś na obrzeżach miasta, na wolnych terenach. Natomiast decyzja zapadła i nie dyskutujemy. Ja jestem zwolennikiem budowy stadionu. Jutro na pewno podniosę rękę za dodatkowymi środkami. Myślę, że tak jak podobnie koledzy i koleżanki z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, na pewno pytania padną co do tych kwot. Ale tak jak powiedziałem, no nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat, że to jest jakaś garstka ludzi. Tych kibiców jest zdecydowanie więcej, tylko warunki na stadionie odstraszają rodziny z dziećmi. Warunki atmosferyczne wczesną wiosną czy późną jesienią też nie są sprzyjające do kibicowania, a wydaje mi się, że przy nowym stadionie, w pełni zadaszonym, przy dobrych warunkach, stadion będzie można no praktycznie zapełnić, no 10 tysiącami ludzi, 8 tysiącami ludzi, ta frekwencja będzie przyzwoita. No za tym idzie, z tego co wiem, też frekwencja wpływa na pieniądze od Orlenu.
jeżeli chodzi o wsparcie piłkarzy nożnych Wisły Płock, więc no, są plusy, no, tylko musimy przygotować się na to, że potrwa to kilka lat. Ta liczba miejsc na stadionie, z tego co rozmawiałam przynajmniej z prezesem Kruszewskim, wynika z jakichś wymogów, tak, podczas organizacji różnego rodzaju imprez. Tak, no, to jest imprez. Troszkę tak jak z tą czwartą trybuną. Budowa czwartej trybuny pewnie sprawiłaby, że obiekt byłby nieco droższy, natomiast można byłoby na przykład rozgrywać mecze mistrzowskie, starać się, gdzie byliśmy wykluczeni właściwie z starań. Ja uważam, że i tak byśmy nie dostali przy takich halach jak Gdańsk, Kraków, Łódź czy Katowice. Byliśmy niestety z automatu wykluczeni. Podobnie my, jak i Kielce. Niestety, które też, gdzie dyskusja o budowie hali toczy się, a właściwie nic się w tym kierunku nie dzieje. No to jest ich problem, ich zmartwienie. Ja mam jeszcze taką uwagę, to też zaproponowaną przez czytelników, właściwie pytanie, bo nie mamy takiego konkretu, czy ten nowy obiekt będzie przeznaczony wyłącznie do rozgrywek no, meczów piłki nożnej, czy też będą mogły się tam odbywać różnego rodzaju no, inne imprezy, koncerty, targi, czy imprezy lekkoatletyczne? Stadion lekkoatletyczny to my mamy, także absolutnie nie, to będzie typowy obiekt piłkarski. Czyli tak, jak tak jak w Europie całej. To znaczy, już teraz oglądamy te widowisko z dużej odległości. Jakbyśmy tam jeszcze w nowym stadionie pobudowali bieżnię, to byśmy niewiele zmienili oprócz zadaszenia tak naprawdę. I powiem szczerze, chyba miałoby się to z celem, więc wszelkie koncerty pewnie tak, jakieś targi tak, ale chyba nie wydarzenie lekkoatletyczne. Nie, bo to typowy stadion piłkarski, gdzie oczywiście koncerty mogą się odbywać. Na stadionie miejskim. Dokładnie tak. Tak, pana Tomasza dopuszczamy wreszcie do głosu. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, państwu, że mogę na koniec powiedzieć i odniosę się do ostatnich wyborów parlamentarnych i do tego, że kurz już powoli opada. Proszę zwrócić uwagę, że rok 2019 w budżecie to był ten rok, gdzie znajdziemy inwestycje, które były nie tylko ze źródła samorządu miasta, ponieważ cała trasa, powiedzmy, że zjazdowa, mam na myśli tu most i ulicę kolejową, to jest bardzo dobry przykład tego, że wiele stron może współpracować po to, żeby odnieść pewien sukces. Most 4,5 miliona z Rady Miasta, 4,5 miliona z ministerstwa, dziś po wielu turbulencjach, jeżeli chodzi o społeczne oddziaływanie zamknięcia mostu na mieszkańców, w szczególności lewego brzegu, no ale mamy to za sobą, dziś wszyscy cieszymy się, że jedziemy, nawet wczoraj biegłem tym mostem i pięknie się też biegnie przy tym oświetleniu, mogę powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. Kilkaset metrów dalej znowu 4 miliony z Rady Miasta, 4 miliony z samorządu województwa mazowieckiego. Za chwilę około 10 listopada pan prezydent ogłosi, że zamykamy ulicę kolejową po to, żeby zmodernizować jej część. Więc jest to sukces kilku stron. I teraz ja się odwołam do tego, o czym mówiłem przed wyborami parlamentarnymi, że warto byłoby z punktu widzenia Płocka, samorządu płockiego, żeby powstało koło poselskie tych wszystkich, którzy zostali wybrani z Płocka, po to, żeby naprawdę w sposób merytoryczny i w sposób bardzo logiczny, a uważam, że ta dzisiejsza dyskusja jest jedna z bardziej merytorycznych i logicznych w tym studiu, również no jakby Płock uzyskał pewną pomoc od parlamentarzystów. No, jest dobry początek. To jest właśnie ten punkt, gdzie szyldy partyjne powinno zostawić się w domu, powinno wejść na obrady parlamentu i skrzyknąć się, chyba wszyscy się znają z tej dziesiątki, która została wybrana, jeżeli chodzi o region Płocki, okręg numer 16, i wspólnie podjąć starania po to, żeby pomóc prezydentowi, bo tego stadionu naprawdę nie budujemy dla prezydenta, tylko budujemy po to, żeby o Płocku dobrze się mówiło wreszcie samorządu w całym kraju i nie tylko. I to jest podstawą do tego działania i mam nadzieję, tak jak że my w tym studiu to rozumiemy, tak będzie rozumiała to cała dziesiątka, która została wybrana do polskiego parlamentu. No tylko jak to zdziałać? Czy normalnie to pokazuje, rozmawiać ze sobą. Tak, czy to z jednej strony rozmawiać, z drugiej strony dla mnie takim symptomatycznym jest przykład Radomia, gdzie rządzi prezydent z Platformy i gdzie działania, no nie ma co ukrywać, też dosyć znaczących parlamentarzystów z okręgu radomskiego, ówczesnego marszałka Bielana i przede wszystkim posła Suskiego, doprowadził do sytuacji, w której Radom poza wszelkim trybem uzyskał blisko 100 milionów dofinansowania do remontu jednej drogi, która biegnie przez Radom, jednej głównej alei. 100 milionów poza wszelkim trybem. Ja bym z chęcią takie 100 milionów na stadion przeznaczył bez dwóch zdań. Gdyby tylko było to możliwe. Politycy z Radomia pokazują, jak bardzo skuteczni są w działaniu na rzecz swojego miasta, bez względu na to, tak na dobrą sprawę, z jakiej są opcji politycznej. Bo
ten stadion nie będzie miał szyldu żadnego politycznego. On będzie służył mieszkańcom Płocka. Więc ja jestem tutaj dobrej myśli. Oczywiście będę zwracał się zarówno do parlamentarzystów, jak i do, tak jak powiedziałem, prezesa PKN Orlen, bo to zainteresowanie Orlenu ekstraklasą dobrze wróży moim zdaniem. To jest czytelny sygnał, że Orlen nie odwraca się od piłki, tylko chce poprzez piłkę nożną również być obecny w świadomości Polaków i bardzo dobrze. Natomiast w tym momencie my jako Płoczanie warto byśmy powiedzieli, że jeśli tak, to może warto, żeby był jeszcze mocniej obecny Orlen tu lokalnie, zwłaszcza, że tak jak dzisiaj hala jest Orlen Areną, no to w jaki sposób ten stadion w perspektywie też się będzie musiał nazywać. No trudno, żeby nazywał się pewnie, no, nie będę mówił innych firm wymieniał w tym momencie, ale może warto. Drugi Orlen. Może być. Dokładnie, więc tutaj są jakieś różnego rodzaju pomysły, które jestem przekonany także od strony biznesowej będą wartościowe i warto nimi Orlen zainteresować. Tak jak powiedziałem, ja jestem na taką współpracę i z parlamentarzystami, i z PKN-em otwarty, byle tylko po drugiej stronie był ktoś, kto powie ok, siadamy do rozmów, jesteśmy gotowi, ażeby o tych tematach ważnych dla miasta rozmawiać. Bo trochę nie zgodzę się. Kiedy Orlen realizował, czy przygotował się do realizacji projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego, tak naprawdę byliśmy bardzo mocno jako miasto zaangażowani w na każdym etapie wydawania pozwoleń, bo widzimy też w tym jako miasto sens dalszego rozwoju miasta. Jeśli Orlen przeznaczy na budowę tego centrum, i mówię tu nie tylko o budynku, a tak naprawdę o całym wnętrzu, o naukowcach, o nowych technologiach, nie miliony, dziesiątki albo setki milionów złotych, to w tym momencie będzie to z korzyścią nie tylko dla Płocka, dla całego regionu, nie tylko dla uczelni wyższych, dla wszystkich nas. I warto taki projekt realizować wspólnie. Stąd pełne zaangażowanie miasta w ten projekt. Na każdym etapie. Takich projektów jest dużo więcej. Sądzę, że jesteśmy w stanie je wspólnie razem realizować. Dzisiaj w perspektywie takich najbliższych wyborów, no tylko prezydenckie, ale to raczej nikt z nas na prezydenta Polski się dokładnie wybiera, więc 4 lata na dobrą sprawę ciężkiej pracy wspólnej, mam nadzieję, na rzecz Płocka, na rzecz regionu, na rzecz mieszkańców i oby z jak najlepszymi owocami. No, my chyba wszyscy jesteśmy tego zdania, tym bardziej, że PKN Orlen faktycznie jest firmą, która ma chyba no, spory wkład w życie miasta, biorąc pod uwagę chociażby kwotę podatków, które tutaj zostawia ponad 200 milionów złotych rocznie, czy sumę zaangażowania w różnego rodzaju akcje. Tak, pani dyrektor, ale tutaj akurat nikt łaski nie robi, jeśli chodzi o podatki. No, nie róbmy z tego tytułu. Akcje, tak, ale nie róbmy, bo pani to powiedziała o 200 milionach podatków, okej, okay, ale konsekwencje tego też są bardzo konkretne, a w części te podatki to są podatki osób, które pracują w PKN Orlen. I ten PIT rzeczywiście z tego tytułu wpływa do kasy miasta i bardzo dobrze. Ja nigdy tego nie kwestionowałem. Natomiast pytanie, czy coś więcej jeszcze w tym momencie dla mieszkańców PKN jest gotów zrobić. Ja też bardzo cenię i dziękuję za ładną iluminację świąteczną. Mam nadzieję, że w tym roku ona również zabłyśnie. Natomiast ona cieszy nas przez miesiąc i później już jej nie ma. Ale natomiast taki stadion budujemy akcje na dziesięciolecia. Jeżeli mamy zacząć rozmowę konstruktywną z PKN Orlen, to też trzeba docenić doceniam to, co w naszym mieście robią, nie tylko światełka, a wiemy to, bo jako dziennikarze też jesteśmy zapraszani na różnego rodzaju akcje, ale już na koniec ja nie jestem, dlatego nie wszystko być może wiemy. Dlatego, a ja bym się skupił na tych parlamentarzystach, którzy są chętni do pracy na całą kadencję. Na koniec, na rozluźnienie, panie prezydencie, który wierszyk panu się najbardziej podobał z tych, którzy kibice wymyślili specjalnie dla pana? Nie. Już powiem tak. Wierszyki rzeczywiście były przede wszystkim jak na kibiców bardzo kulturalne, co cieszy. A do Szymborskiej też brakuje. Jeszcze trochę, no ale to ja może już na koniec tylko przeczytam kilka. Andrzej, bądź wyrozumiały, nowy stadion będzie wspaniały.
Prezydencie, prezydencie, na ostatnim już zakręcie daj nam stadion piękny, nowy, nie odrzucaj tej umowy, jak już stanie w pełnej krasie Wisła mistrzem w Ekstraklasie. To chyba Sosnowski. Pozdrawiamy serdecznie pana byłego radnego Michała Sosnowskiego. A panu... I wszystkich kibiców liczymy, że mecz z Jagiellonią najbliższy w niedzielę oby był przedłużeniem tej zwycięskiej pasy. Kiedy będzie uzasadnienie Izby Odwoławczej? Czekamy. Czekam, mam nadzieję, że na dniach już nawet monitorowaliśmy, jeśli chodzi o KIO, że czekamy po prostu niecierpliwością. Tym bardziej, że jesteśmy na razie związani z umową, co prawda to jest zawieszone, to związanie z umową i ono może jeszcze potrwać. Natomiast mi też zależy przede wszystkim na tym, żeby jak najszybciej w tym momencie, kiedy jest już decyzja KIO, przystąpić do kolejnych działań. Pamiętajmy, że cała inwestycja budowy stadionu rozpoczyna się od projektu, bo to jest zaprojektuj, wybuduj. Czyli najpierw, zanim rozpocznie się budowa, to jeszcze musi być przygotowany przez firmę projekt tego stadionu i później zaakceptowany przez miasto. Czyli ta ścieżka wcale nie będzie taka krótka, łatwa i przyjemna. Trzeba nastawić się jednak na te 2-3 lata, które będziemy rzeczywiście krok po kroku realizować budowę stadionu. No, ale skoro jutro przesuwamy pieniądze, to zakładam, że prezydent jest zdeterminowany, żeby umowę podpisać. Bardzo. W najbliższych dniach. Bardzo. No to tym optymistycznym akcentem bardzo panom dziękuję za wizytę w moim studiu. Moimi gośćmi byli dzisiaj pan Andrzej Nowakowski. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Kominek. Do zobaczenia, usłyszenia. I pan Piotr Kubera. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Przekroju Tygodnia. Mówiła pani Agnieszka Stachulska. Dziękuję bardzo za przedstawienie mnie. Bardzo proszę. Przedstawiam się tylko na początku, więc państwo mogą nie pamiętać. Do zobaczenia. Przekrój Tygodnia.